Hola chicos, na dzisiejszej lekcji hiszpańskiego zajmiemy się analizą błędów. Gotowi? Zaczynamy! Pierwszy błąd to ¿a qué es la acera? Gdzie tutaj jest błąd? De qué es la acera? Czyli jakiego koloru jest? I to, co musicie tutaj zapamiętać, to to, że w momencie, kiedy pytamy o kolory, zawsze pytamy poprzez prepozycję de. Zawsze de qué kolor es? ¿Dónde es el cruce? Donde está el cruce? A w tym przykładzie, ¿dónde es el cumpleaños de Ada? Czy tutaj jest jakiś błąd? Czy tego błędu nie ma? To zdanie jest poprawne. I teraz zapamiętajcie, że jeżeli pytamy się o rzecz, którą możemy fizycznie dotknąć, na przykład o jakiś budynek, właśnie o aptekę, o jakieś kino i tak dalej... To zawsze zapytamy się poprzez czasownik estar, czyli dónde está la farmacia, dónde está el banco i tak dalej. Natomiast, kiedy czegoś nie jesteśmy w stanie fizycznie dotknąć, czyli mowa o wydarzeniach, to pytamy się za pomocą czasownika ser. Dónde es el cumpleaños de Ada? Dónde es el concierto? Dónde es la fiesta? A teraz mam dla Was ciekawą informację. Jeżeli macie ochotę uczyć się języka hiszpańskiego przez cały tydzień na Majorce. To wpadajcie na moją stronę www.instahiszpański.com i w zakładce wyjazd językowy macie możliwość właśnie zapisania się na taki obóz językowy na majorce www.instahiszpański.com. Lećmy dalej. ¿Cómo se llama tu banco? Gdzie tu jest błąd? ¿Cómo se llama tu banco? I teraz to wszystko wychodzi z odmiany czasownika llamarse, nazywać się Yomeyamo. Tu te llamas, el, ella se llama, nosotros, nosotras nos llamamos, vosotros, vosotras os llamáis, ellos, ellas se llaman. Czyli el, ella, liczba pojedyncza, on, ona, tutaj w tym wypadku mamy el banco, tu banco, zatem nie możemy powiedzieć jaman, bo nie chodzi nam właśnie o liczbę mnogą, tylko o liczbę pojedynczą, dlatego właśnie se llama. El bar es moderno y grande. Gdzie tu jest błąd? I grande. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o przymiotniki, które kończą się na "-o", to zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj dotyczą rodzaju męskiego. Na przykład el cocie moderno, el coche caro. Natomiast jeśli jakiś przymiotnik kończy się na "-a", to zazwyczaj, nie zawsze, chodzi nam o rodzaj żeński. Na przykład la casa moderna, la casa cara. Ale jeżeli jakiś przymiotnik kończy się na "-e", to jest taki sam zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety. I mamy na przykład grande, berde, excelente, enorme, fuerte i tak dalej. Si hay muchas coches en la rotonda. Gdzie tu jest błąd? Hay muchos coches en la rotonda. Skąd wiedzieć, czy coś jest mucho czy mucha, muchos czy muchas? Jeżeli chodzi o te rzeczy, to przede wszystkim musimy wiedzieć jaki rodzajnik ma dana rzecz. W tym wypadku mamy kocie, czyli mamy el kocie. I jeżeli mamy el kocie, to kolejną rzeczą jaką musimy rozkminić, to to, czy jesteśmy w stanie zrobić z tego liczbę mnogą, czyli czy możemy powiedzieć los kocies. Tak, możemy powiedzieć los kocies. Zatem rodzaj męski, liczba mnoga, mucios. Jeżeli byłby rodzaj żeński, czyli kobieta, to powiedzielibyśmy Muchas, na przykład, aj muchas, camas, aj muchas, mesas i tak dalej. Mi madre habla polako e español. Gdzie tu jest błąd? Mi madre habla polako y e español. Pamiętajcie o tym, że to y będzie zamieniało się w e tylko wtedy, kiedy kolejne zdanie zaczyna się od dźwięku i. Na przykład, italiano, czyli mi madre habla polako, español, e italiano. Ale jeżeli mamy ten dźwięk. Inny niż i, no to wtedy spokojnie możemy dać właśnie ten y. Spójnik y, który czytamy w języku hiszpańskim jako i. Mi nobio tiene 21 años. Gdzie tu jest błąd? Mi nobio tiene años. Pamiętajcie o tym, że ta jedynka w języku hiszpańskim jest mega, mega wyjątkowa. Ona jest zawsze wyjątkowa, bo na przykład nie mówimy unokocie, tylko mówimy un kocie. I tak samo, nie uczymy się liczyć 21, nie ma czegoś takiego. W momencie kiedy uczymy się 1 2 3 4 21 31 41, to wiemy, że jest uno, un, una. 21, 21, 21, 21. 21, 21 31, 31, 31, 31, 31. Zatem jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś ma 31 lat, to powiemy, że tiene treinta y un años. Dlaczego? Dlatego, że mamy el año, rodzaj męski, jest años. Wydaje nam się, że chcielibyśmy tutaj zrobić liczbę nogą z tego 31, ale wiemy, że nie możemy, dlatego zrobimy treinta i y un años. Jeżeli byłoby na przykład 31 stołów w jakiejś tam firmie, to powiedzielibyśmy, że en esta empresa hay treinta y una mesas. I ostatnie zdanie na dziś. No soy muy activa, yo también. Gdzie tu jest błąd? Yo tampoco. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy potwierdzić, że my również coś mamy albo również jacyś jesteśmy, to mówimy yo también. Po prostu używamy tego también. A jeżeli chcemy czemuś zaprzeczyć, to mówimy yo tampoco. Czyli también oznacza również tak, tampoco. Nie. I to by było na tyle. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w lekcji hiszpańskiego na żywo i za darmo, to zapraszam Was co środę o 20.35 na live'a na mojego Instagrama Insta Hiszpański. Do zobaczenia wkrótce. Ciao!